Dobra, witam Was wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik już podsumowujący tą walkę z tym Samsungiem. Jak wiecie, wgrałem do niego BIOS od Acera i musiałem zaprogramować kość znowu BIOSem od Samsunga. W tym celu kupiłem na Allegro taki programator za 18 zł, który sprawdził się w 100%. Udało mi się, 3 godziny z tym walczyłem. Wszystkie wsady polskie, które były na forach, za cholerę mi nie działały. Dopiero wsad pobrany gdzieś tam z jakiejś ruskiej stronki zadziałał od strzała, że tak powiem. Także tak to wygląda. No i teraz tak, pokażę wam filmiki, tak żeby to szybko pokazać mniej więcej jak to tam sobie robiłem. Próbowałem to jakoś nagrywać, chociaż mogłem to zrobić o wiele lepiej, ale nie mam po prostu za bardzo jak tego wszystkiego naraz ogarnąć. No i wyszło to mniej więcej tak. Teraz puszczam wam filmik. Tutaj tej aktualizacji nie chcę na razie. O Boże. Dobra, muszę zrobić pauzę, bo podplayer mi pobiera aktualizację i zaraz wrócimy do filmiku. Dobra, podplayer już się zaktualizował, także ja wam puszczę pierwszy filmik. Okej, dobra, teraz wiecie co? Będzie taki temat, że ja już tym programatorem się troszeczkę pobawiłem. On jest banalnie prosty. Dociskałem po prostu. Zaraz może wyjmę. Jak zaprogramowałem tą kość, pokazuję wam. Tutaj mamy ten SOP8 i na górze od lewej strony jest pierwszy pin. I zrobiłem to tak, że po prostu przyłożyłem go równiutko tutaj do tych pól, złapałem ręką, podłączyłem do USB-ka, no i zczytało mi tam wszystko elegancko. Nawet zapisałem ten, co wgrałem na tą kość, ten BIOS Acera. I powiem wam, że potem wgrałem na niego wsad, który rzekomo działa z tą płytą McLaren Rewizja 1.2. Dobra, i tutaj zrobię pauzę i skomentuję to tak, że po prostu ten wsad kompletnie nie działał z tym. Ja tu jeszcze przewinę troszeczkę, bo potem strasznie mi się ciął filmik, jak właśnie ten wsad, który tak mówiłem, tutaj wgrałem. Aha, jeszcze spróbuję wam pokazać, bo chyba gdzieś tutaj pokazywałem, jak wlutowałem tą kość. Znowu jakiś telefon. Muszę zrobić pauzę. Okej, zawsze jak nagrywam, to musi coś się wydarzyć niespodziewanego. Dobra, to tak o, z tym filmikiem wam chciałem pokazać właśnie tutaj, jak nie jest super prosto, bo nie robię tego pod mikroskopem i chcę wam po prostu na razie tak o pokazać i tą płytę podłączyć do wszystkich kabelków, tam co jest na budowie, i zobaczyć, czy w ogóle wystartuje ta płyta. Jeżeli dobra, trochę ściszę. Tu po prostu lutownicą lutowałem te piny, ale powiem wam, że o wiele lepiej jest hotem to zrobić, bo potem tak zresztą zrobiłem, bo o wiele ładniej się cyna topi na tych nóżkach i to wygląda po prostu jak fabryka. A tutaj jak przylutowałem ten właśnie tą kość, to nie działało mi. Nawet gdzieś tu będę przewijał, żeby wam pokazać. Baterię podłączyłem. Mówię, strasznie mi się cięło, bo to nagrywałem na tym Acerze E1. Nie wiem dlaczego. Szkoda. Ale nie chodził. Zero. Czarny ekran. To był ten wsad rzekomo, tam że pisali na forum, że działa z płytą z rewizją 1.2. Ale to nieprawda. Dobra, ja zrobię pauzę, wrzucę następny filmik do podplayera i lecimy dalej z tematem. Dobra, teraz będzie tym razem filmik troszeczkę taki lepiej nagrany, pokazujący co i jak. Właśnie już ten laptop, jak tutaj widzicie, jest z wgranym tym wsadem ze strony rosyjskiej.
Także zapraszam do oglądania. Ja nic nie będę mówił, bo tu już tak na tym filmiku gadałem. Okej, witam was moi drodzy. To będzie już ostatni filmik na temat tego Samsunga, którego uwaliłem BIOSem od Acera. Powiem wam tak, walczę już chyba, nie wiem, z trzecią godzinę z tym programatorem, z tymi wsadami. I co się okazuje? Wszystkie wsady, które pobierałem z Polski, które były wrzucane na jakieś tam fora przez polskich użytkowników, żaden mi nie działał. Więc poszedłem troszeczkę w inną stronę i pobrałem sobie wsad ze strony jakiejś tam rosyjskiej. Wyobraźcie sobie, że ten wsad z odstrzału zadziałał. Tu mam teraz tego laptopa. W ogóle to jest pierwsza moja akcja z laptopem, z taką naprawą, że tak powiedzmy. Oczywiście BIOS to jeszcze nie jest nic skomplikowanego, tak sobie myślę. Tak jestem słabiutki w te klocki. Ale sam fakt, że po prostu udało mi się samemu naprawić tą kość, jest nie do ogarnięcia. Dobra, pokazuję wam. Zasilanie podłączone, bez baterii na razie. Ja tutaj go troszeczkę uchylę, jeszcze płyty nawet nie mam przykręconej. Widzicie, jest ekran. Włączę zasilanie. Wiatrak przestał się kręcić. Jest napis Samsung. Kuźwa. Coś pięknego, nie no. Że ja kurde nie robię w jakimś serwisie, no cholera. Wiatrak stanął. Znowu Samsung. I co się stanie? Wyskoczył BIOS. Wyskoczył BIOS. Ja postaram się tutaj przetegowywać. Nawet nie wiem dokładnie, jaka to jest wersja BIOS-u. Kurczę, mogłem to sprawdzić teraz. System info. Tak, mam tylko 4 giga włożone pamięci. Core i5 3210 CPU. BIOS wersja P07AAAA. Micon version P09. ABI, ABI, P09 ABI. Jakaś dziwna wersja tego BIOS-u jest P07AA. Dobra, na razie udało mi się go ożywić. Teraz co będę robił? Na pewno go poskładam, włożę dysk SSD i spróbuję zobaczyć w AIDzie, jaki będzie wykrywany ten BIOS. I co następnie zrobię? Spróbuję zrobić mu po prostu już normalną aktualizację BIOS-u od Samsunga. Już nic nie będę kombinował. Jeżeli go zaktualizuję do nowszej wersji, wtedy dam znać wam w komentarzu pod filmikiem. Ja jestem happy, laptop działa. Idziemy go testować dalej. Wszystkie informacje po prostu dodam pod filmikiem. Czy była wykryta karta graficzna, bo tu jeszcze siedzi 650 GT NVIDIA. Także to nie jest taki słabiutki laptop. Jest naprawdę fajnym laptopem. Podłączając go pod zewnętrzne źródło obrazu. Hula. Także udało się. Już nawet nie chce mi się czyścić tego topnika, powiem wam szczerze, z tego BIOS-u. On i tak nic nie narobi, żadnych szkód. A nawet może troszeczkę zakonserwuje tą kość. Jezu, cieszę się. Ja pierdzielę. Nie jestem serwisantem, totalnym amatorem, ale udało mi się dzięki temu tutaj programatorowi zaprogramować tą kość. I to wsadem z Rosji. Ja pierdzielę, wiecie co? Wstyd i hańba, żeby... Ja nie wiem, dlaczego na polskich mi nie wchodziło, a niby pisało, że wchodzi. A jak to w ogóle jeszcze na koniec pokażę, robiłem. Brałem, załóżmy, że to jest ta kość. Jest włączona, to nie ma żadnego napięcia. W ogóle miernikiem zmierzyłem sobie, czy tu jest 3,3 V, bo jakby było 5, to by mi mogło uwalić ten układ. No i co? I ułożyłem nóżki, przycisnąłem, trochę męczące, ale da rady tak zrobić. I trzymając układ, się programował.
I laptop działa. To jest najważniejsze. Ja się cieszę cholernie. Uratowałem laptopa wartego no troszeczkę pieniędzy. Tam jest w tym laptopie. Wentylator się ciągle kręci. Ja odłączę teraz zasilanie i laptop się wyłączy. Jak widzicie, wiatrak przestał się kręcić. Robota wykonana. Także premia będzie. Żartuję. Dobra, trzymajcie się i piszcie jak coś w komentarzach. Okej. Okej, witam moi drodzy. Co to jest, tak, mi naprawa... wyszło? Dobra, teraz jeszcze polecimy z następnym filmikiem. Dobra, teraz będzie filmik troszeczkę związany z AIDą. I jak już ten laptop jest złożony i po prostu działa i nagrywam tym Samsungiem już w OBS-ie, co pokazuje AIDA. Także lecimy dalej z filmikiem. Teraz sobie przejdźmy do AIDY. Ja sobie tutaj gdzieś ją wrzuciłem, tylko nie wiem gdzie. Jest, dobra, jest AIDA. I popatrzymy sobie w AIDzie, jak jest dokładnie tutaj, jeżeli chodzi o procesor. To mam Core i5 3210. I nazwa kodowa to jest Ivy Bridge. Takie są tu informacje. Obciążenie teraz, nagrywając przez OBS-a, tych czterech rdzeni jest, tak jak tutaj widzicie, 30-20%, tak skacze. I to jest 35 W ten procesor. Pobiera typ budowy 988 pin RPGA. No to jest fajne, że mogę tutaj do tego laptopa prawdopodobnie wrzucić i siódemkę. A to już by był naprawdę mocny, fajny laptopek. Może kiedyś kupię, jak te procesory będą tanie, ale teraz opatrzyłem na Allegro, to najtańszy chyba z 300 coś złotych kosztował. Tak, płyta główna. Samsung 550. P5C łamane przez... P7C, widzicie? Tu kurczę, nawet ten SAT, co miałem właśnie do P7C, nie zadziałał. A ten z Rosji pod 550 P5C zadziałał. Cichutko. Teraz nagrywam. DDR-ki trójki. Pamięć mam tylko włożoną. W sumie fizyczna jest. Nie, włożyłem 8 już giga, tak, już mam 8 giga. Bo wtedy do Acera sobie jedną włożyłem, 4 giga, i do tego Samsunga. Mikroukład płyty głównej. I teraz najważniejsze, BIOS. P07 AAA 0,44. Zgadza się. I co teraz zrobimy? Teraz sobie zrobimy coś takiego. Ja już pobrałem ze strony Samsunga aplikację, która służy do aktualizacji. Ja się przełączę na desktop. BIOS Updater. Patrzcie, co się będzie działo, jak uruchomię tą aplikację. Obecna wersja BIOS-u jest P07 AAA. Najnowsza wersja BIOS systemu do pobrania jest P10 AAA. No to aktualizujemy go. Tylko nie wiem, czy teraz aktualizować, jak nagrywam w OBS-ie. Zrobię tak, ja zakończę ten filmik, zrobię aktualizację i wszystkie informacje dodam tam pod filmem. Bo nie chcę, żeby po prostu podczas aktualizacji, żebym stracił całe to nagranie z OBS-a. Także podsumowanie, super sprawa, polecam każdemu zakup takiego programatora na Allegro. Bo sprawdził się, najważniejsze, że się sprawdził i że zdał egzamin. Także laptop jest uratowany. A wyobraźcie sobie, że dużo ludzi tak uwala takie laptopy i potem sprzedają za małe pieniądze. No i co, i można dzięki temu przywrócić laptopa do życia. Nie zawsze oczywiście udaje się trafić na takie złote sztuki, ale czasami są. Dobra, ja kończę nagrywanie. Jestem zadowolony, happy i życzę wam też, żebyście mieli takie naprawy, jak ja teraz miałem. Pozdrawiam.
Filmik się zakończył. Wszystko podsumowanie jest. Happy end. Ja też już kończę nagrywanie i rzucamy to na YouTube'a. Niech inni zobaczą, może też będą mieli taki problem, także w razie czego postaram się pomóc. Gdzieś tam kiedyś, może w przyszłości. I tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.